Witajcie, mamy 6:37, jak spojrzałem przed chwilą. 11, a może już 12. 11 sierpnia. Piękny, jak widzicie, poranek. Słoneczny, jak póki co jeszcze. Dzisiaj tak sobie już siedzę, trochę czytam. A to właśnie tę potęgę teraźniejszości Edgarda Tolla, czy jak tam się to wymawia. Czytam sobie Ewangelię Mateusza. I wiele rzeczy mnie tak po prostu pochłania wewnętrznie w tym myśleniu i może nawet nie tyle w myśleniu, ale kontemplacji, takiej medytacji wewnętrznej tego, co jest kwintesencją nas, naszego życia. No i właśnie to zdanie, ten fragment, że prawda jest w nas, pobudziła we mnie tak wiele myśli. I rzeczywiście jest tak, że każdy z nas posiada tę prawdę. Każdy z nas jest Bogiem, Chrystusem. W tym sensie, że Chrystus, umierając na krzyżu, stał się drogą i odkupieniem z grzechów wszystkich ludzi. Wiem, że to jest oczywiste, że to jest tak strasznie, ale to strasznie obite. W szczególności w religiach, gdzie o tym się ciągle mówi. Ale nikt nie umie i nie chce. Nie chce właśnie odkryć tej prawdy w sobie, bo słyszycie to z ust innych osób. Księży prawosławnych, popów, jeszcze innych. Protestanckich jakichś tam religiach. I ciągle to wam wszystkim się obija w uszach. Myślicie, że Bóg jest, Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Wybawienie z naszych grzechów. Bo tak wam powiedzieli. Tak wam mówi się od małego. Wychowuje się w takiej kulturze. Tymczasem chodzi o coś zupełnie innego. Prawda jest w was. W tym sensie, że musicie odkryć tę prawdę. Musicie chcieć pójść swoją indywidualną drogą, swoim wyborem tego, co wam podpowiada serce, co podpowiada to wewnętrzne jestestwo. I często jest tak, że wyznacznikiem jest to, że boimy się tych rzeczy. Boimy się uczynić dobrze, zrobić. Ja przykładowo byłem rok przy zakonie. To był zakon redemptorystów. I pamiętam, jak już po roku będąc tam, bałem się wystąpić z tego zakonu. Bo wiedziałem, że to jest nie to, że tu się nie zrealizuje. Miałem takie bodźce, to właśnie to był wewnętrzny ja. Ale z drugiej strony, jak straszny był strach już po roku, gdzie się przyzwyczaiłem, gdzie niewątpliwie były jakieś plusy takiego życia. Przede wszystkim nic nie musiałeś robić. Na wszystko miałeś, a nic się nie martwiłeś. I ten strach. Będąc w kościele katolickim tak samo. Strach, że nie pomodliłeś się, że nie byłeś na mszy, że po prostu to takie niewolnictwo modlitwy, że tej wewnętrznej modlitwy. I za każdym razem, gdy potrafimy przełamać ten strach, ktoś mi nawet ostatnio powiedział, jak się odważyć. No właśnie w ten sposób, że gdy masz ten strach, musisz go po prostu przełamać. Jak odnaleźć? Odnaleźć tą drogę, ludzie się też pytają. Odnajdziecie tą drogę właśnie poprzez to, że
Ozji. Odmylicie to drogę przez to, że będziecie pokonywać ten strach. Czasami to jest trudne, czasami to jest łatwe. Wszystko zależy od sytuacji. Czasami jest też tak, że macie już dość raz w życiu pewnej rzeczy. Wręcz tak płaczecie wewnętrznie. I doprowadzenie właśnie do takiej ostateczności też jest bardzo łatwo powiedzieć sobie, dać postanowienie, wejść w taki decydujący moment modlitwy, medytacji, gdzie powiecie sobie koniec, nie chcę tego, zmieniam swoje życie. I o tym też Nelly Goddard mówi właśnie, że będziecie, że taka złość, taka bolączka, cierpienie wewnętrzne, dlatego że już się nie godzicie, że nie macie. Tak jak on mówi, że był bardzo biednej rodziny, czy też ta bieda przeszkadzała mu strasznie. I ten wewnętrzny taki krzyk, że już nie chcesz tego, nie godzisz się na to, że chcę po prostu żyć, żeby mieć po prostu coś w życiu. Nie chodzi o to, żeby być najbogatszym na świecie, ale po prostu umieć żyć mając pieniądze i mając ten spokój, że nigdy nie musisz się martwić o te pieniądze. I to u niego spowodowało, że był w stanie użyć tego prawa założenia w swoim życiu i stać się w pewnym momencie na tyle bogatym, że po prostu mu wystarczało na wszystko i na spokojne życie. I widzicie uczucie odkrywania tej prawdy, która jest w nas, jest tym podstawową rzeczą, którą powoduje, że możemy manifestować. Możemy sobie manifestować to życie w niesamowity sposób. A też jest tak, że jeżeli nie będzie wam się udawało, nie wiem, po prostu będziecie wymyślać pewne rzeczy i po prostu te wskazówki. Na przykład ja nie potrafię tak się skupić na dzień dzisiejszy, że jest mowa o tych 3 dniach, żeby 3 dni po prostu dzień po dniu, w nocy, przed snem, godzinę, dwie manifestować sobie, znaczy nie manifestować, tylko widzieć w wyobraźni w prawie założenia swój koniec i sukces, widzieć tę scenę, widzieć, upajać się tym niejako, tym, co sobie zrealizujemy w swoich myślach, co będzie ewidentnym końcem, co będzie ewidentnym odczuciem twojej jaźni wewnętrznej, tej swojej podświadomości, która będzie cieszyć się, która będzie współgrała z tą myślą, którą powiedzieliście, co byście chcieli mieć w życiu, czego pragniecie w życiu. I jeżeli tylko będziecie w stanie to sobie wyobrazić tak, jak to było już teraz i będziecie w to właśnie te 3 dni realizować, nawet chyba 4, ile pamiętam. Związane to jest z tym, że właśnie kiedyś w kulturze uznawano, że człowiek jeszcze do 3 dni może wstać, obudzić się ze zmarłych. Tak już po 4 dniach już nie mógł. Stąd też łaże po 3 dniach. Zmartwychwstał 4. dnia właśnie, gdzie Chrystus czekał, żeby pokazać, że zdać znak, że to jest prawdziwe zmartwychwstanie, a nie, że tam w ciągu tych 3 dni jeszcze się przebudził, bo takie można było. W każdym razie wracając, jeżeli będziecie te 4 dni poświęcać na to, to tą prawdą, którą odkryjecie, będzie niczym innym jak tym, że wszystko jest w was. Jesteście autentycznie Chrystusem, jesteście Bogiem. I to nawet nie częścią, tak jak już mówiłem, tylko jesteście autentycznie Bogiem. Oczywiście to Chrystus mówi, w zależności od waszej wiary. Ta wiara, jeżeli będzie ziarkiem gorczycy, to będzie przynosiła góry, będzie przynosiła wiele rzeczy. Wiele rzeczy jesteście w stanie znieść. My tą boskość, tą wiarę, tą siłę częstokroć manifestujemy bardziej w ciężkich rzeczach. Czyli znosimy trudy wojny, znosimy trudy cierpienia, znosimy trudy
niewyobrażalnej pracy. A ciężko nam jest właśnie iść w tym kierunku pozytywnym, czyli tworzyć coś. Czyli kreować piękno, dobro, kreować jakąś materię. Bo po prostu jesteśmy w stanie tej niewiary, w stanie, gdzie trudno nam jest uwierzyć w naszą moc i siłę boską. A Chrystus właśnie mówi o tym, że gdyby była ta, gdyby było w nas tej ziarko gorczycy, wiary, często wchodzimy nawet w taki schemat, że musimy na coś zapracować, na przykład mieć jakieś takie mniejsze sytuacje, później troszeczkę większe i dojdziemy do wielkich rzeczy, gdzie będziemy w stanie sobie kreować, robić pewne rzeczy. A to nie w tym rzecz. Możecie stworzyć parę rzeczy, możecie coś mieć, a dalej będzie tak, że nie będziecie mogli większych rzeczy zrobić, wykreować w swoim życiu. Bo właśnie już wpadacie w ten schemat, że to jest jakaś praca. A tu o nic innego nie chodzi, jak o wiarę. Pewność, którą mają dzieci, gdy wychodzą, myślą sobie o jakiejś wspaniałej zabawie, o jakimś wspaniałym świecie. I robią to, wybiegają na podwórek, wybiegają. I to mi się dzieje. Pamiętam, miałem na osiedlu taką sytuację, jakiś miesiąc temu, dwa, że dzieci robiły lemoniadę i takie rzeczy, no i tam robiły bardzo dużo tej lemoniady. Ja mówię, tak myślałem, martwiłem się trochę, bo tam na tym osiedlu nie za bardzo jest, żeby to sprzedać, żeby po prostu nie przechodzą ludzie, nie ma jakiejś ulicy, żeby po prostu znaleźć klientów dla tej lemoniady. Ja mówię, nie róbcie tyle, bo będzie tak, że nikt tego wam nie kupi, a tak zróbcie mniej, wam po prostu zobaczycie, nie? Jak zrobicie 10 tysięcy więcej tych butelek, no to co wtedy, nie? A one takie uśmiechnięte, wypijemy. To było po prostu tak genialne. To było coś takiego, że w głowie się nie mieści. Taka właśnie ta piękna beztroska, taka ufność życia, radości życia. I to są takie lekcje, gdzie widzicie, naprawdę musimy się uczyć z tego podejścia bycia dzieckiem w życiu. Nam się czasami wydaje, że mamy, że już wszystko wiemy, że wiele rzeczy odczuliśmy. Ale pewne rzeczy nie odczujemy, nie zrozumiemy, gdy nie będzie takiej sytuacji jak ja z tymi dziećmi, gdy po prostu nas coś nie zderzy w takiej po prostu konfrontacji. Gdzie naprawdę wtedy poczujemy, że nasz wcześniejszy obraz był jakimś po prostu naszym doświadczeniem, czy też jakimś fałszem. Może nie tyle fałszem, ale złym zrozumieniem. Nie będę dzisiaj długo mówił. Dajcie sobie radę z tym, co powiedziałem. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Może słabiej, o tak. Nie chodzi o gorzej. Dajcie sobie radę w życiu. To jest bez wątpienia oczywiste. Ale prawda jest w was, pamiętajcie o tym. Ona przechodzi niewątpliwie, ona zdarzy się poprzez poszczególnych ludzi, poprzez poszczególne sytuacje. Będę teraz jechał sobie z góry. Może nawet ogarnę ten temat takiej wędrówki. Sobie 3-5 dni pójdę, pochodzę. Jeszcze zobaczę, tydzień, dwa, ale pojadę na pewno. I to, co sobie myślę, to, że właśnie będę sam. Znaczy nie będę sam, wiadomo, na szlaku, w schroniskach się ludzi pozna, ale tak naprawdę będąc na takim szlaku, bardzo wiele można zdziałać, gdzie się po prostu wybudzisz, wyjdziesz z tej rutyny życia.
I czego wam życzę? Odkryjcie tą prawdę w sobie. Bądźcie w prawdzie. Jakkolwiek prawda wam może się zdawać czymś, co was nauczono, o czymś wam powiedziano. Czymś, co się teraz kojarzy, nie? Konkretnie z czymś, co przeżyliście w życiu. Popatrzcie na tą prawdę. Próbujcie popatrzeć na inny sposób. Poznajcie, zrozumieć ją. Trzymajcie się. Dobrej niedzieli wam życzę z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba.